zajmiemy się ustalaniem, skąd się wziął przedział ufności dla średniej. Jeżeli wiem, że dowolna zmienna y, czyli zróbmy sobie y, posiada rozkład normalny o określonej średniej mi, czyli powiedzmy ileś wynoszącej, i teraz o określonym odchyleniu standardowym lub wariancji, zależy powiedzmy jak Wy macie na uczelni to oznakowywane, czy to będzie wariancja, czy odchylenie standardowe, to wtedy możemy mówić, że sama średnia arytmetyczna, czyli duży też symbol y jako zmienna, posiada też rozkład normalny o pewnej wartości oczekiwanej równej mi i teraz co ważne, sigma podzielonym przez pierwiastek z n jako odchyleniu standardowym i to liczba to jest ta sama co to, tylko tutaj jest wielkość próby, czyli widać, że średnia posiada dwa parametry, z których jeden z nich zależy od wielkości próby. Jeżeli teraz my wiemy, że prawdopodobieństwo tego, że między minus krytyczną z rozkładu normalnego zawiera się średnia minus mi przez sigma przez pierwiastek z n, to jest inaczej jako odchylenie standardowe dla średniej, a to jest, tak jak tu widać, czyli ten element to jest ten, tak? I między minus 1,96 a plus 1,96 zawiera się 95% naszego obszaru, jeżeli byśmy sobie zrobili w ten sposób, to cała nasza krzywa, gdzie tu jest średnia równa 0, tu jest nasza wartość zestandaryzowana z, a naszą wartością zestandaryzowaną jest całe to obliczenie i wiemy, że zmienna z posiada rozkład normalny o parametrach już zestandaryzowanych zero-jedynkowych, czyli średnia jest 0, odchylenie standardowe 1, to wiemy, że w tych granicach od minus 1,96 do plus 1,96 zawiera się 95% całej populacji generalnej. To są nasze przedziały ufności i akurat to, co tutaj zrobiliśmy, to jest standaryzacja dla średniej, czyli średnia z próby minus jej wartość oczekiwana przez odchylenie standardowe i przy 95% wartość krytyczna wynosi minus u alfa równe minus 1,96 i plus alfa wynosi 1,96. I teraz pytanie, jak z tego zbudować wzór na przedział ufności dla średniej, czyli dla tego elementu. Jeżeli teraz skupimy się na samym środku, czyli bez tego zapisu właśnie, który mamy tutaj, że prawdopodobieństwo i równe 0,95, to mamy minus 1,96 razy i teraz tak, całość, żeby się pozbyć tego, co tu jest w mianowniku, muszę przemnożyć przez ten element, czyli razy sigma przez pierwiastek z n. Tutaj zostaje wyrażenie średnia minus mi, zostaje plus 1,96 razy sigma przez pierwiastek z n. I teraz w tym wzorze, zobaczcie, tutaj w tym miejscu ma pozostać sama sigma, czyli obustronnie trzeba się pozbyć na początek samego znaku średniej, czyli odjąć średnią. I co mi to daje? Minus 1,96 razy sigma przez pierwiastek z n minus średnia. Tutaj to się redukuje, czyli zostaje sama minus średnia. I teraz zostaje 1,96 razy sigma podzielone przez pierwiastek z n minus średnia. Jeśli po obustronnym odjęciu średniej, czyli tu w jej wykreśleniu, ona wskakuje po lewej stronie, jak i po prawej stronie, to problemem staje się tylko ten minus i w tym momencie mogę Wam powiedzieć w ten sposób, że żeby się pozbyć tego minusa, to można w tym momencie wszędzie pozmieniać znaki na przeciwne i otrzymamy już wzór, że średnia minus, czyli teraz będzie plus 1,96 razy sigma przez pierwiastek z n, to będzie odwrotnie, jeżeli minus średnia była w tych granicach odtąd dotąd, to sama plus średnia będzie ta granica przesunięta w tą stronę, tak? Czyli będzie to nasza górna granica, a nasza dolna granica, czyli to po przemnożeniu razy minus 1, to jest średnia minus 1,96 razy sigma przez pierwiastek z n i to będzie zamienione tutaj stronami. Żeby powiedzmy dla plus sigmy został ciągle ten przedział od A do B. I teraz patrząc na ten zapis, ostatecznie, poprawnie, najbardziej poprawnie piszemy prawdopodobieństwo tego, że wartość oczekiwana w populacji generalnej będzie się zawierała w granicach od średniej plus 1,96 razy sigma przez pierwiastek z n, a średnia minus, przepraszam, to jest minus 1,96, dobra, będzie minus, teraz plus 1,96 razy sigma przez pierwiastek z n i to całe prawdopodobieństwo będzie wynosiło 95%. W tym momencie sobie powiemy, że to rozpisanie wzoru jest już kompletne. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne, ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.